Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Jestem w Konstanca na Wodari. Przed chwilą skończyłem nagrywać vloga w tym miejscu, na takim osiedlu, w którym tutaj jestem. Ale mam wenę do tego, żeby nagrywać. Jest to miejsce, które dobrze na mnie działa, mimo tych ujadających mew, które tam gdzieś słychać w oddali, ale jest to takie coś, co nadaje urokowi tego miejsca i sprawia, że to miejsce jest fajne. Tutaj chwilę będę chciał pospacerować i jak co środę omawiam jakieś kwestie związane ze zdrowiem, a dzisiaj będę chciał opowiedzieć Wam, czy tak de facto służba zdrowia pomaga w Polsce i czy możemy liczyć na ich pomoc, czy nie. Opowiem Wam też na podstawie przykładu z mojego życia, co się kiedyś wydarzyło i o tym jeszcze nigdy nie mówiłem tutaj na YouTubie, dlatego serdecznie Was zapraszam. No właśnie, taki przykład z mojego życia, jeszcze nigdy o tym nie wspominałem, ale to było w 2018 roku. Już poznałem Anę i chyba już mieliśmy okazję się spotkać, tak. Wtedy wróciłem chyba po pierwszym spotkaniu z Aną do Polski i wydarzyła się taka sytuacja, że wbił mi się kleszcz w nogę. Zostałem zainspirowany tym filmem przez Renatkę, bo wczoraj pisała o takiej sytuacji, że też miała gdzieś kleszcza, że złapała. I mi się tak przypomniała ta historia, ja sobie myślę, ale to jest normalnie temat na film, że ja o tym opowiem i właśnie na swoim przykładzie, jak można liczyć na służbę zdrowia w Polsce. No bo nie można chyba. I ja wtedy z tym kleszczem, wyjąłem sobie tego kleszcza, wziąłem taką pensetę, tak się to chyba nazywa, i wyjąłem tego kleszcza, ale on mi to jakby trochę został, jakby mi te nogi gdzieś tam tego kleszcza zostały. Ja go próbowałem wyrwać i ten, ale wiecie co, i później jak go wyjąłem, to minęło parę minut, tak niewiele czasu naprawdę minęło, noga mi spuchła, bo to mi się wbiło tak w łydkę w prawej nodze. Tak mi spuchła ta noga i ja sobie myślę tak, no to nic, to ja muszę jechać gdzieś, żeby ktoś to zobaczył, to do szpitala pojadę. Ja i do szpitala, no to już faktycznie, jak zawsze powtarzam, mnie już musi się coś stać, żebym ja musiał jechać do szpitala. I ta noga mnie naprawdę bolała. Nie, jestem taki bóloodporny generalnie. Mało rzeczy gdzieś tam mi sprawia ból i tak dalej, ale w tym wypadku ta noga naprawdę i spuchnięta, ta łydka i bolała mnie ta noga. Nie mogłem iść. Nie mogłem iść. Kulałem. To był taki gdzieś czas, że nie miałem jakichś już takich środków, że nie chciałem tej karty kredytowej bardziej obciążać, żeby jeszcze brać jakieś taksówki. Poszedłem na przystanek autobusowy, podjechałem do szpitala na Rutowicza. No i tam dostałem się na taki oddział ratunkowy gdzieś w tym na Rutowiczu. Akurat nie, to był taki dzień, że w ogóle nie było kolejki. Tak trafiłem. I w tym sensie było dobrze, że nie musiałem czekać. Ale pani, która mnie tam przyjęła w tym na Rutowiczu, w tym szpitalu, popatrzyła na tą nogę. Ja mówię, no ale ta noga mnie boli, ja tu ledwo doszedłem. To co ja mam teraz zrobić? Da mi pani jakiś zastrzyk przeciwbólowy? Nie, no cokolwiek, ja się nie znam, ja nie jestem medykiem, tak? Ona mówi, nie, no to przestanie pana boleć. Jak pana nie przestanie za 3 dni, no to proszę wtedy przyjść. Ja mówię, a jak za 3 dni? No, mnie boli teraz ta noga, ja tu ledwo przyszedłem. Ona mówi, no ja nie mogę nic tam, zaczęła coś tłumaczyć. Ja już dokładnie nie pamiętam jej tłumaczenia, bo ono było tak lakoniczne i tak bezsensowne. W każdym razie nie dostałem żadnej pomocy od niej. Ja mówię tak, no, ale tu mi zostało jeszcze te nogi tego kleszcza. One są tak jakby pod skórą. Wyjmie mi to pani, czy co ja mam zrobić? Nogę sobie uciąć? No nie, no to już tak zostanie i ten, to się proszę nie przejmować. Ja mówię, ona się mnie pyta, czy mam tego kleszcza. Ja mówię, nie mam, wyrzuciłem, no, nie kolekcjonuję kleszczy, no bo ona twierdziła, że trzeba by go jeszcze zbadać ewentualnie, czy nie ma tej boleriozy i tak dalej. I powiem Wam, kleszcza nie było, nie zbadałem, nie dostałem chyba boleriozy. Ale noga
jeszcze 3 dni mnie bolała. Jakoś wróciłem do domu, na drugi dzień było lepiej z tą nogą. Poszedłem do pracy. Jeszcze wtedy pracowałem w tym kołchodzie, w drukarni. Jakoś przetrzymałem ten, trochę po schodach nie mogłem chodzić. W tym magazynie góra, dół, ale jakoś przetrwałem. 3 dni było dobrze, już wszystko samo przeszło, ale właśnie, to jest słowo klucz, samo przeszło. Dlaczego samo mi miało przechodzić? Dlaczego nie została mi udzielona pomoc w szpitalu, jakakolwiek, żeby coś zrobić, żeby złagodzić ten ból, nie, dostać jakiś zastrzyk przeciwbólowy, cokolwiek, żebym się poczuł obsłużony płacąc te składki jako osoba zatrudniona i pracodawca, który mnie zatrudnia. No a tu okazało się, że nie. No, że składki można płacić, inaczej, przejdę, bo tam znowu muzyka, że składki trzeba płacić, one są obowiązkowe, ale nic nie ma po prostu w tym pakiecie tak zwanym, że wy to będziecie płacili. To nie muzyka, przepraszam. Tam słychać jakieś takie w tyle muzyczka, takie cycy, ale jest tam msza w kościele. Dobra, ale i tak zawracam. I to jest to właśnie, my płacimy ze składki, pracodawca odprowadza wszystko, a tu okazuje się, że nie możecie liczyć na to, że ktoś wam pomoże, że ktoś, no, przychodzicie do lekarza i tam tak w tych dowcipach, a lekarz też baba, czy coś takiego było, nie pamiętam, Mirek, jak tu oglądasz, Mirek z kanału Music and Cookie, napisz jakiś żart o lekarzach, bo ty jesteś dobry w tym. Napisz jakiś żart, przypnę go w komentarzu i ci wyślę wiadomość, to to jakbyś nie oglądał tego filmu, to napiszesz. No, także tak to jest, słuchajcie, no tragedia. Człowiek płaci i nic z tego nie ma. Albo są kolejki do lekarzy, które, no, może w 2029 pana przyjmiemy. No. Albo co, albo to jak mówię, jak już się jest gdzieś na miejscu, no to ta pomoc jest taka, no co, no musiałby mi tą nogę urwać, ten klesz powinien mi ją odgryźć jak rekin, żeby mi cokolwiek zrobili z tą nogą. Nie wystarczyło to, że mnie ta noga faktycznie bolała, no nie wystarczyło. Że była spuchnięta, no nie wystarczyło, że zrobił się taki rumień na tej nodze, no nic nie wystarczyło, żeby cokolwiek zrobić, nie? Nie wystarczyło, tylko jakieś jałowe tłumaczenia, że coś, ktoś i tak dalej, jak to się mówi. Dobra, czekajcie chwilkę przed. Ja ogólnie to mało korzystałem z takich przychodni, zdrowia, jak gdzieś trzeba było po prostu iść. To ja już szedłem, bo był taki mus, bo była taka konieczność. Teraz to mogę powiedzieć, jak potrzebowałem przyjechać do Anny i potrzebowałem wolne, no to się zawsze źle czułem w weekendy. Akurat w weekendy mi pasowało przyjechać. No i wtedy albo mnie plecy bolały, albo coś. No i szedłem do miłej pani doktor, czy miłego pana doktora i mówiłem, że potrzebuję odpocząć od pracy. No i ten odpoczynek mi się należał. I płacąc te składki, to nie miałem żadnych wyrzutów sumienia, że mogłem w ten sposób postąpić. Bo naprawdę plecy bolały. I wtedy dostawałem wolne. I tylko tak, ale powiem wam, bo to jest to, o czym już teraz mogę mówić niezależnie. Nie będzie żadnych konsekwencji tego. Chyba. Zresztą jakie konsekwencje mogłyby być, że mnie plecy bolały i dostałem zwolnienie lekarskie? No to dostałem, bo mnie bolały plecy. Bo się schyliłem za szybko w magazynie, podnosząc coś. I miałem prawo się nadwyrężyć. Należało się wolne, a to, że mogłem wychodzić z domu, no to mogłem, to poleciałem do Anny. No i tak, tak też było. Ale co teraz wam powiem? Korzystanie, tak, bo potrzebujecie pomocy, korzystanie właśnie z tej służby zdrowia, i wiecie co, przychodzicie do tego lekarza i ten lekarz może wam właśnie udzielić takiej porady, przejdzie za parę dni, no to ten, a jakby się poszło prywatnie, właśnie to jest słowo klucz zawsze, prywatnie,
idziecie, już prywatnie macie wszystko, prywatnie zapłacicie, no to wchodzicie jak pan, wchodzicie, klient nasz pan, takie typowo polskie powiedzenie. Ja nigdzie nie słyszałem takiego powiedzenia, ale w Polsce takie panisko. Klient wchodzi takie panisko, witamy panią, witamy panią, witamy. Takie ten, ja rozumiem, bo trzeba szanować klientów, jak to się mówi, ręka, która was karmi, ale jak robiłem filmy o klientach, jacy są klienci, jacy są ludzie, myślałem, że jak są klientami, to właśnie są takimi panami, że trzeba się im kłaniać, ale to tak mi się przypomniało po prostu, z tego takie stwierdzenie. I może tak są właśnie traktowani prywatnie jacyś ludzie, którzy idą i korzystają z jakichś usług medycznych, ale z drugiej strony, jak mają iść właśnie gdzieś państwowo na Narodowy tak zwany Fundusz Zdrowia, który jest organizacją zbyteczną, bo to jest organizacja w ZUS-ie, tak, w ZUS-ie, czyli wy płacicie składki na ZUS, a ZUS wypłaca to na Narodowy Fundusz Zdrowia, żeby on rozdysponował to na szpitale. Bo ZUS się zajmuje jeszcze czymś tam innym. To jest instytucja w instytucji. Narodowy Fundusz Zdrowia to jest do zlikwidowania jednym pociągnięciem andrzejowego długopisa. Nie ma, jest niepotrzebne. No ale to może kiedyś będę dywagował i się zastanawiał w jakimś filmie, jak można by to wszystko zmienić, co wprowadzić, żeby ta służba zdrowia była służbą zdrowia, a właśnie nie czymś taką parodią służby zdrowia, tak? Bo to jest na razie parodia. Parodia, bo musicie i tak albo najczęściej iść prywatnie, bo nie możecie liczyć, bo terminu nie ma. A gdzie są jakieś sytuacje akurat takie, w których, jakby to powiedzieć, jak już jesteście u tego lekarza, to czy tak de facto zostaniecie obsłużeni tak, jakbyście chcieli? Czy ten lekarz też wam do końca tak pomoże na ten Narodowy Fundusz Zdrowia tak zwany? To zostawiam wam już pod dyskusję w komentarzach. Ja doszedłem teraz pod hotel, w którym stacjonujemy. Hotel nazywa się Friday. Piątek. Tutaj to miejsce za mną. Wracam tam za chwilę. Idę na górę. Ale jeszcze chciałem tutaj powiedzieć parę słów na zakończenie. Wy napiszcie właśnie komentarze, czy byliście dobrze potraktowani przez Państwową Służbę Zdrowia, czy źle byliście potraktowani, jak to wyglądało, no i tak dalej, tak? Chętnie będę czytał jakieś wasze historie, opowieści i może jak będzie ich na tyle, to zrobię po prostu taki film, gdzie będę dyskutował i czytał te wasze opowieści. To byłoby fajne, żeby pokazać takie na realnym przykładzie waszych doświadczeń, jak to wygląda, z czym musieliście się mierzyć, korzystając z publicznej służby zdrowia. No właśnie. Do tego was zachęcam, żebyście pisali wasze historie. Oprócz tego subskrypcja tego kanału, zostawiajcie łapki w górę, no i widzimy się w następnych filmach czy też żywcach. Żegnam się z wami i z tego miejsca życzę wam przede wszystkim dużo zdrówka. Do zobaczenia. Pa, pa. Halo piesku, a ty co? Przyszedłeś po śniadanie? Korzystasz z Narodowego Funduszu Zdrowia czy nie? No nie wyglądasz mi na takiego, co by korzystał. Albo może? Nie wiem. Smacznego.